Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy już 30 dzień września, tak więc ten pierwszy miesiąc szkoły dobiega powoli już końca. Słowo na dzisiaj mamy z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 52 werset. Słowa Pana Jezusa. Włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. To jest ten moment taki bardzo trudny, kiedy Jezus razem ze swoimi uczniami przebywa w ogrodzie Getsemany i przychodzą agresorzy po to, aby go po prostu zabrać, aby go pojmać. I w pewnym momencie apostoł Piotr jest tym, który wyrywa się do przodu, który bierze miecz do swojej ręki i zaatakował jednego ze służących arcykapłana w tamtym momencie. I faktycznie odciął mu ucho. Myślę, że kojarzymy tę historię, kiedy Jezus w tamtej chwili właśnie z jednej strony podchodzi do Piotra i mówi te szczególne słowa: wszyscy, którzy miecza dobywają, od miecza giną, a z drugiej strony uzdrowił sługę arcykapłana i sprawił, że jego ucho zostało właśnie uzdrowione. Kiedy spoglądamy na tę historię, z jednej strony ona jest bardzo mocno taka odnosząca się do tematyki wojennej. Miecz, wojna, przemoc. Z tym nam się to kojarzy. I kiedy spoglądamy na świat, wydaje mi się, że nie trzeba wcale aż tak bardzo szerokiej wiedzy, aby mieć tę świadomość, że w wielu miejscach świata toczy się wojna. Wiemy o tym, że za naszą wschodnią granicą cały czas trwają walki, docierają do nas trudne, smutne, niełatwe obrazy. Ale to jest coś, o czym słyszymy często. Wydaje mi się, że ten werset jesteśmy w stanie również interpretować z nieco innej perspektywy. Mianowicie z perspektywy takiej przemocy psychicznej względem drugiego człowieka. Dlatego, że czasami być może jesteśmy przykładowo w pracy i traktujemy innych z góry ze względu na tytuł, ze względu na jakieś tam inne możliwości itd., itd. i spoglądamy na kogoś z góry. A takich, myślę, przypadków może być całkiem dużo. Nie tylko kwestia pracy, ale wielu różnych innych momentów, kiedy wchodzimy właśnie w relacje z drugim człowiekiem. Więc dzisiaj, spoglądając na ten werset, moglibyśmy sami się zastanowić, na ile często sami jesteśmy tymi, którzy ten miecz wyciągają, którzy mieczem chcą rozwiązywać różnego rodzaju konflikty, mając świadomość, że często ten miecz tylko i wyłącznie te konflikty tak naprawdę zaognia. Czytamy w Bożym Słowie: nie przez siłę, nie przez moc, lecz przez Ducha to się stanie, mówi Pan. Nie przez siłę, nie przez jakąś przemoc, nie przez jakąś wyższość fizyczną, ale poprzez Bożego Ducha tak naprawdę zmieniają się ludzkie serca. I w innym fragmencie przecież apostoł Paweł mówi o zwycięstwie, które zwyciężyło świat, a tym zwycięstwem ma być wiara. I kiedy spoglądamy na rzeczywistość wokół nas, moglibyśmy również zacytować jeszcze jeden werset. Żebyśmy nie odpłacali złem za zło, ale zło zwyciężali dobrem. I kiedy spoglądamy na tę rzeczywistość wokół nas, życzę nam wszystkim, abyśmy umieli spojrzeć na ten werset, na te słowa Pana Jezusa, może właśnie także z perspektywy nas samych i zaobserwować, czy są takie sytuacje, kiedy tak naprawdę zupełnie niepotrzebnie wyjmuję ten miecz i robię jakąś krzywdę. Więc dzisiaj Jezus mówi także do nas, żebyśmy ten miecz zostawili, dlatego że wszyscy, którzy miecza dobywają, od miecza giną. I życzę nam właśnie tego, żebyśmy nie przez siłę, nie przez moc, ale poprzez Bożego Ducha dali się kształtować, mieli taką świadomość, że tak naprawdę, jeżeli ktoś uczyni nam coś niedobrego, coś złego, to my nie jesteśmy po to, aby odpłacać mu złem, ale żeby zło tego świata zwyciężać naszym dobrem. Bo przecież mamy o kim mówić. Mamy Jezusa, który pokazał nam to, co tak naprawdę znaczy słowo dobry i w jaki sposób możemy to realizować na co dzień. Życzę nam udanego, dobrego, pięknego, błogosławionego dnia. I jeszcze raz, te słowa Jezusa. Wszyscy, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Z Panem Bogiem i do zobaczenia.